Przebudowa ponad półkilometrowego odcinka ulicy Konarskiego w Słupsku zrealizowana zostanie jeszcze w tym roku. W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia drogi, będą też nowe chodniki ze ścieżką rowerową po jednej stronie. Przebudowane zostaną dwa przejścia dla pieszych, przy których powstaną przejazdy dla rowerów. Powstaną też dwa nowe przejścia, jedno w okolicy nowo projektowanej zatoki autobusowej, drugie w pobliżu kompleksu handlowo-usługowego. Przebudowana również będzie kanalizacja deszczowa. Wszystkie prace kosztować będą niemal 3 miliony złotych. Połowa tej kwoty to dotacja. To już piąta droga, która przebudowywana będzie w Słupsku dzięki dofinansowaniu z rządowego funduszu. Wcześniej miasto dostało pieniądze na remonty ulic Piłsudskiego, Legionów Polskich, Zaborowskiej, Małachowskiego oraz Kniaziewicza. W sumie w ramach tego dofinansowania do Słupska trafiło nieco ponad 7 milionów złotych.